Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Blax i przed wami pierwszy odcinek serii Deluxe Ski Jump 4, kariera zawodnika. Tak, to co kiedyś nagrywałem, ale średnio szło, teraz myślę, siądę do tego i zrobię to tak, jak powinienem to zrobić. Jest to kariera zawodnika. Zaczynam od FISCUPu, tutaj są wszystkie skocznie mniej więcej, bo w FISCUPie w kalendarzu były 22 konkursy, ja zrobiłem 20. Skoro FISCUP, większość konkursów na skoczniach normalnych, 4 konkursy na skoczniach dużych, po 2 konkursy, czyli 8 łącznie zmagań na skoczniach dużych, 12 na skoczniach normalnych. Zawodnicy są z FISCUPu sprowadzeni przez paczkę zawodników. No i co? Pozostaje nam wejść do Pucharu Świata. Zaczynamy od FISCUPu, będą po 4 skoki, znaczy po 4 konkursy na odcinek, czyli wyjdzie 5 odcinków i załóżmy pierwsza trójka klasyfikacji generalnej na koniec sezonu awansuje. No więc bez gadania zaczynamy. Pierwszy skok, Zakopane. W FISCUPie, jak patrzyłem na kalendarz, zaczął się sezon od zawodów w Szczyrku, więc tak starałem się te skocznie podmieniać, jeżeli nie było tych, które są faktycznie w kalendarzu takimi podobnymi. No więc najbardziej podobne do Szczyrku jest Zakopane, bo jest w Polsce, jest skocznie normalna. W kwalifikacjach poszłam dobrze, czas na pierwszą serię. Oby poszło dobre wybicie, wybicie jest całkiem niezłe. Ciężkie są warunki, więc też taki skok, myślę, będzie dawał mi prowadzenie, tak jest. Mamy pierwsze miejsce, zobaczymy, czy utrzymamy je do końca serii. Ex aequo, ale mamy. I teraz najważniejszy skok. Czy zaczniemy sezon od zwycięstwa? Miejmy nadzieję, taką mam dużą nadzieję, bo fajnie było przejść jak burza przez ten FISCUP, pokazać siłę. I tak jest, mamy skok dobry, chyba że ten jeszcze jeden skacze po nas. Skakał, ale niewiele zdziałał, udaje się wygrać pierwsze zawody. Inkasujemy 100 punktów. Koszulka lidera w Pucharu FISCUP. I przechodzimy do drugich zawodów w Zakopanem. Wygląda to dobrze, mam teraz ten komfort, że jestem w pierwszej dziesiątce, więc mogę zjebać ten pierwszy skok, ponieważ trochę nie skakałem, więc te skoki mogą być nie wszystkie za dobre. Jestem akurat bardzo zadowolony, że na starcie wszystkie były w miarę, chociaż już widać, że tutaj zawodnicy przeciwni skaczą dużo dalej, zwłaszcza że no, przez to, że się zmieniły warunki, będą lepsze skoki. Teraz pozostaje wierzyć, że moje skoki też będą lepsze. Mam lekki wiatr pod narty, więc przydałoby się to wykorzystać. Wyjście z progu chyba trochę spóźnione, trochę za nisko. I skok w tamtym konkursie poprzednim by mi dał pewnie prowadzenie. Tu jest miejsce niezłe na atak, 6. miejsce. Miejmy nadzieję, że atak się powiedzie. No i niestety przesadziłem za bardzo, pociągnąłem narty na siebie i wyszło z tego tyle, że jest już teraz 9. miejsce. I finalnie kończę na 12. gdzie zrównuje się punktami z Cedriciem Wigielem, ale wciąż jest koszulka lidera. Tak czy inaczej. Drugie zawody to jest Val di Fiemme, skocznia o wielkości 106 metrów, czyli największa z normalnych skoczni. Skocznia, na której skacze mi się nie najgorzej, ale no nie jest to jakiś mój ulubiony obiekt zdecydowanie z tych normalnych skoczni. Chociaż ten skok całkiem niezły, daje mi spokojną możliwość walki o najwyższe miejsca. Oby udało się wrócić na podium, chociaż wiadomo, jak nie wrócę na podium, będzie trudniej, będzie większa rywalizacja, może będzie lepsza oglądalność, miejmy nadzieję. No niestety w pierwszej serii skok gorszy niż w serii kwalifikacyjnej. Pozostaje spróbować się poprawić w drugiej serii. Wiatr jest w bok. Ale lekko może też zawijać pod narty. Wyjście z progu całkiem fajne. I jaka będzie odległość? Chyba lepsza niż w pierwszej serii, ale to jest też bez szału. Na szczęście dało mi to awans na 4. miejsce aż, czyli dobrze, czyli urywamy się od Wigiela, mamy miejsce pierwsze. Oby drugi konkurs był jeszcze lepszy, bo jednak fajnie było jak najwięcej tych podium skasować, żeby na kolejne zawody z takim psychicznym handicapem wejść. Kwalifikacje na szczęście cały czas testowo i no jak na moje machnięcie nartami po wyjściu z progu, to całkiem nieźle wyciągnąłem. Noty dobre. Teraz niech konkurs będzie tak samo sprzyjający dla nas. Wiatr tym razem w drugą stronę niż w poprzednich zawodach. Może jakiś ruch powietrza będzie pod narty. Wyjście z progu coś mi się wydaje, że bez jakiegoś dynamitu. I koło 99 metrów chyba, równe 99. Czyli po pierwszej serii miejsce 5. Jest ok, jest to miejsce takie, które spokojnie daje szansę, żeby zaatakować. A jeżeli zepsuję skok nie za mocno, to nie spadnę. A jest to samo co w Zakopanym, w drugim konkursie, w drugiej serii. Pociągnąłem za bardzo na siebie narty, chyba za bardzo się skupiam przy tych skokach.
Dało mi to 7. miejsce, czyli w sumie nie jest źle. Generalnie i tak jestem pierwszy w klasyfikacji ogólnej. Prowadzę o 58 punktów, no ale ta top 3 wychodzi do Pucharu Kontynentalnego. Przerzucę też tych zawodników do Pucharu Kontynentalnego. I co mogę powiedzieć? Jest nawet rywalizacja, bo nawet jest lekki ścisk, można powiedzieć, na tych miejscach od 2 do 6, więc i do mnie niewiele tracą. Myślę, że będzie ciekawa rywalizacja. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. No i do następnego. Trzymajcie się, cześć.